Pośpiesz się z wiązaniem. Tak, tak, już idę. Simon! Ajajajajaj! Simon! Co jest? Chodźmy, a w międzyczasie ćwicz układ z Mateo. Słyszałeś? Świetnie. Zastąpisz Simona. Chodź. Nie, nie, ale ja chcę z nim jechać. Nie mogę zostawić go samego. Luna, zaufaj mi. Będę przy nim, zajmę się nim. Jak tylko się czegoś dowiem, to dam znać. Tak? Idziemy? Jasne. Ambar, zajmij się muzyką. Idziemy. Wszystko będzie dobrze, okej? Okay? Będziemy w kontakcie. Tak. Zostań tu. Gotowa, kelnereczko? Chyba nie. Ale cóż, chodźmy jeździć. Mhm. Przepraszam, nie chciałabym się wtrącać, ale źle wykonujesz ten ostatni manewr. Zobacz, pokażę z Mateo, usiądź. Jedź. Widziałaś? Ale nie przejmuj się. Doskonale wiem, że ciężko jest kontrolować tyle ruchów naraz. To logiczne, że ci nie idzie, ale spokojnie, w końcu ci wyjdzie. Spróbujesz jeszcze raz? Już prawie pora. Gdzie się zgubili Luna i Simon? Nie wiem, być może się gdzieś zgubili, biedactwa. Dzwonić do nich, kiedy... Słuchajcie, jesteście parą reprezentującą Jam and Roller? Tak. Chodźcie. My to jesteśmy parą rezerwową. Dobrze, zaczniemy od was, bo zostało mi mało czasu na zrobienie wywiadu z innymi parami. Wszystkich nazywam się Ambar, a to jest Mateo, mój partner, nie tylko na wrotkowisku, poza nim również. Razem będziemy reprezentować Jam and Roller. W rzeczywistości my jesteśmy tylko parą rezerwową. Para główna powinna się tutaj pojawić w każdym momencie. Rozumiem. Możecie powiedzieć, jak nazywają się reprezentanci? Tak. Luna Valente i Simon Alvarez. Okej, okay. I jakie macie oczekiwania co do występów w konkursie? Wygrana, to jasne. Naprawdę bardzo ciężko trenujemy, tworzymy po prostu idealną choreografię, więc mogę śmiało powiedzieć, że pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie jest już zajęte. Wszystko gra? Tak. W końcu jesteście. Gdzie zniknęliście? Jak to, gdzie zniknęliśmy? Tak, wywiad już się skończył. Spóźniliście się. Co się z wami stało? Zgubiliście się? Trudno, nie martwcie się. Na szczęście byliśmy tu, żeby was zastąpić i wywiad wyszedł nawet lepiej niż idealnie. Nie, nie, poczekaj, Ambar. Przecież powiedziałaś mi, że wywiad został przesunięty.